Aleluja! Przyjaciele, zatrzymajcie się na chwilę. Mam dla was wspaniałą informację. Jedyną, najlepszą tego wieczoru. Otóż to, Jezus Chrystus oddał za ciebie życie. Położył swoje życie. Tylko dlatego, abyś mógł pojednać się z Bogiem. Wiesz, jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie masz żadnej relacji. Jezus przyszedł po to, abyś mógł mieć relację z Ojcem. Grzech pierwszych ludzi spowodował to, że człowiek został oddzielony od Boga. I tak naprawdę, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz mieć relacji z Bogiem. Bóg tak bardzo kochał człowieka, tak bardzo pokochał człowieka, że posłał swojego Syna, Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli słyszysz te słowa, jeśli one docierają do ciebie, to jest informacja. Informacja dla ciebie. Ja narodziłam się na nowo. I jeśli słyszysz to, co do ciebie dzisiaj mówię, to jest to informacja prosto od Boga. Dlatego, że Bóg mieszka we mnie. Jeszcze dzisiaj twoje życie może się zmienić. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko potrzebujesz. Jezus zapłacił cenę. Jezus zapłacił cenę za twoje życie. I to On załatwił ci darmowy dostęp do Ojca. Droga jest otwarta. Bramy nieba są otwarte. Ale to ty musisz zdecydować. To ty musisz zdecydować. Jeśli tylko chcesz. Sprawa grzechu została załatwiona. Ale dopóki ty nie zdecydujesz się odwrócić od grzechu i przyjąć to, co Jezus wykonał na krzyżu, nie możesz się narodzić na nowo. Ja kiedyś byłam w tym miejscu, że myślałam, że mam jakąś relację z Bogiem, szukałam tej relacji z Bogiem, ale tak naprawdę nie było tej relacji. Byłam martwa. Tak naprawdę szukałam wszędzie Boga i nic Go nie mogłam znaleźć. Rozpaczliwie szukałam, chciałam tak naprawdę... Boga szukałam wszędzie, w każdym gdzieś śmietniku tego świata. Szukałam Go w narkotykach, myślałam, że to coś zmieni. Byłam tak nieszczęśliwa, w deficytach i próbowałam Go znaleźć wszędzie. Ale dopiero gdy usłyszałam Ewangelię, prostą Ewangelię, że Jezus, On poszedł na krzyż i wszystko to, co mnie obciążało, grzech, każdy zły uczynek, cokolwiek, co złego zrobiłam, spadło na Niego. I jeśli to przyjmę przez wiarę i uwierzę w to, mogę narodzić się na nowo i mogę zacząć nowe życie. Ja to wzięłam. Ty też możesz to wziąć.